witam się z Wami w pierwszym weekly vlogu, w którym będę pokazywać Wam urywki z całego naszego tygodnia. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. A dzisiaj mamy poniedziałek, jest godzina 16, ja właśnie skończyłam pracę i idę na spacer z psami. Tarpet, bo ten, który mamy do nauki kładki, jest czerwony, tak jak nasza kładka. I już go miałam dodanego do koszyka, a później zorientowałam się, że gdzieś przeczytałam, że są takie maty pod pralkę, właśnie antywibracyjne, i że one są dokładnie jak targety, tylko że są wyłącznie w kolorze czarnym, a ja już w ogóle miałam kupować kolor czarny, bo pomyślałam sobie, że będzie najbardziej uniwersalny, bo w sumie jak będziemy gdzieś jeździć, to będą różne kładki, więc nie przewidzisz, jaki kolor. I słuchajcie, zobaczcie, kupiłam ten target. On ma 60 na 60 cm i ja go kupiłam za 3 dychy, 30 zł polskich. I będziemy go przerabiać na kilka innych targetów za 3 dychy. Cześć! Dosłownie chwila roboty i mamy 4 targety. Jeden mały na huśtawkę. Dwa takie same 30 na 30, które będę używać właśnie dla Shetlandów. I jeszcze mi się udało z tego zrobić jeden taki duży i on będzie idealny dla porterów. Już porozciągane żyłki. Jutro będziemy kopać i może w weekend uda się wylać już fundament pod ten murek, który tutaj właśnie będzie wzdłuż domu. Ja już jestem w kostiumie. Nie wiem jak Wy, ale ja zawsze jeżdżę w kostiumie, żeby się potem nie przebierać tam na miejscu w tych ciasnych przebieraniach. Także lecimy. Wróciłam właśnie do domu i wyszłam z psami. I lecę zaraz spać, bo jutro muszę wcześnie wstać, bo jadę do biura. Nie ma lekko i pieseły niestety zostaną same, ale wyjdzie z nimi moja siostra. Idziemy do domku? Chodźcie, idziemy. Tuptasz, myziczku, tuptaj, tuptaj. Chodź, chodź. Nasa!
U nas dzisiaj są wykopki, bo będziemy właśnie zalewać teraz w piątek murek, fundament pod murek. I właśnie wzięłam ze sobą Mejziczka. Będziemy sobie zaraz robić trening. Jeszcze też mam kogoś na trening, więc przy okazji ogarniam i cudze, i własne psy. Super, brawo! Hop! Super, brawo! Tak, super! Tak, brawo, super! Tak, super. Dobrze, tył. Tak, super. Brawo. Tył. Super. Super. Dobrze. Jest właśnie 12 i korzystając z faktu, że mam brudną podłogę i jeszcze nie zdążyłam jej umyć, to dzisiaj serwujemy maty do lizania. Właśnie na spacer po pracy. W trakcie odbywają się walki psów. No i dziś Nasa jest najbardziej brutalna z tej całej ekipy i ona zawsze się bawi jak taki pitbull po prostu i wszyscy mają jej dosyć. Czasem ktoś się z nią pobawi, ale raczej zobaczycie właśnie Haja. Zaraz trochę. Haja pokazuje jej, że ma inne zajęcia, żeby się ogarnęła. I że dzisiaj z tej zabawy, chodź Haś, z tej zabawy nic nie będzie. No i niestety, nie ma dla Ciebie kompanów. Musimy Ci kupić pitbula albo bull terriera i to będzie Twój stan umysłu. Super, brawo. Subcio, śpikaj. Moje psy zdecydowanie potrzebują kąpieli, więc postanowiłam, że będziemy robić jednego na dzień. I dzisiaj na pierwszy ogień idzie pan Stanisław. Mam już rozwieszony mój klosz, w którym
którym po prostu suszę sobie psy, tak żeby włosy się nie rozwiewały dookoła, więc bierzemy się za suszenie. Piesek jak nowy, na szczęście jest mały, więc suszenie poszło szybko i jeszcze nie linieje, więc nawet nie było co wyczesywać. Było fajnie? Średnio fajnie? Czy super fajnie? Nie fajnie. Dzisiaj od rana jesteśmy na budowie i szykujemy wszystko pod wylewkę. Dzisiaj przyjeżdża beton i będziemy zalewać właśnie ten murek, który tutaj będzie stał i będzie odgradzał część trawnikową od części domowej. To podcinałeś? Tak, tak, podcinałem. Przyszłam właśnie skosić trawnik i tutaj zobaczcie, jest fundament. Już praktycznie zastygł ten, który wylewaliśmy wczoraj. Tutaj będzie też jeszcze fragment murku. Przeszkody częściowo mamy rozłożone właśnie pod koszenie. Ja zawsze robię tak, że tutaj sobie najpierw wykoszę jeden pasek, przetaszczę wszystko i będę robić resztę. Mamy skoszony pasek, więc teraz pora na zbieranie. Szkody już mam zniesione, idę zaraz kosić dalej. Jeszcze tam na tamtym płocie udało nam się zamontować siatkę cieniejącą w tym tygodniu, więc już mamy praktycznie komplet. Jeszcze któregoś dnia muszę ogarnąć ten przód, ale ponieważ ta działka oczywiście jest cała ze skosa, to będę musiała to zrobić tak jak jest tutaj, czyli każde przęsło osobno, a to jednak zajmuje trochę więcej czasu. Dobra, do kości. Jest! Super! Śmigaj! Jest! Super! Jest! Super! Idziemy w prawo? No. Chodźcie, zaraz was puścimy. Do pół godziny jajecznica i woda na herbatę. Jajecznice to robi, jajka socone.
I te świetnie jajka robi, nie? No, na miękko i tak dalej. No. Jajek ma, no. Tak. Że to nam odważa sobie. Tak. Ma wagę wbudowaną. Gdzie idziemy? Idziemy na trening. Właśnie zrobiliśmy sobie trening z borderami, a w międzyczasie Damian już rozkłada tutaj te szalunki z betonu i mam tutaj pierwszy monument. On generalnie będzie tutaj dalej pociągnięty murek i tutaj będziemy mieć wykopywane zejście właśnie z furtki prosto na agility, bo jak widzicie różnica w poziomach jest duża. No a też chciałam, żeby zejście było bezpośrednio od ulicy, jak ktoś przychodzi na zajęcia. Cik, 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 cik. Jest! Super! Brawo! Super! Tak, gotowa! Cik, 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 cik! Cik, 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 cik! Jest! Super! Brawo! Właśnie dzisiaj znalazłam czas, żeby nagrać Wam kolację moich psów. Nie mam akurat dla nich mięska, więc dzisiaj jest sucha karma. Wyjątkowo wleciał dzisiaj seler naciowy. Zobaczymy, czy posmakuje. Jest też ogórek, banan, suplo cuksy oczywiście standardowo. Olej z jakichś dzikich ryb, akurat nie z łososia. Ten olej chyba jest z pokusy, więc tak się właśnie prezentuje i wszyscy są mega głodni i już tutaj czekają i sępią. Dobrze, kto pierwszy? Majzczak? Proszę. Maisie. Sasi. Majuś. I Noska. Dobra warzywka.